Cześć, ze strony Mateusz i witam was w nowej serii na kanale. No, dokładnie z gierki This War of Mine, polskiego studia 11-bit Studios. Zaczniemy sobie gierkę. Tutaj co mamy do wyboru? Tryb Anniversary Edition. Katia, Bruno, Paweł, Paweł, Bruno, Marco. A, czyli możemy sobie wybrać, jaki mamy początkowy chyba skład, tak? No dobra, weźmy sobie te Paweł, Bruno, Marco. Tak, gierkę sobie rozpoczniemy od nowa oczywiście, w tej grze to tam miałem dosłownie 15 minut i tak dalej, żeby dosłownie zapoznać się z rozgrywką, ale dużo jej nie przychodziłem, więc o tej grze nadal wiem bardzo mało. No i zobaczymy jak ile dni nam się uda przetrwać, a ja postaram się w tą grę wczuć jak najlepiej potrafię. Także mam przedstawione nasze miejsce, gdzie będziemy musieli się schronić. No i to jak to wszystko wygląda. Jak dotrwa już to oblężenie, nie trzeba powiedzieć, gdyż każdy kolejny dzień jest walką o życie. Miasto aż roi się od snajperów, a artyleria co noc prowadzi ostrzał. Nie działają telefony, brakuje żywności i leków, a wielu ludzi pozbawionych jest domów. Bruno i Marco przyjaźnili się od zawsze, więc gdy wybuchła wojna, postanowili trzymać się razem. Szukając zapasów, poznali Pawlego, niegdyś gwiazdę pogorańskiego klubu piłkarskiego. Teraz zaledwie kolejną bezdomną ofiarę wojny. Zdecydowali się działać razem w nadziei, że wspólnie dadzą sobie jakoś radę. Także tym małym wstępem z opisu rozpoczynamy sobie. Dobra, wybierzemy sobie może postać tutaj Marco. Zobaczymy co możemy wytworzyć w warsztacie, tak na początek. Przedmioty, tutaj mam tak jednorazowe. Warsztat metalowy. Dobra, no mówię, na wszystko na razie no nie ma surowców. Okej. Okay. To sobie tak, bierzemy każdego, żeby się czymś zaczął zajmować. Lekko chory, dobry kucharz, doskonały przeszukiwacz. Dobra, to ciebie też sobie wykorzystamy do przeszukiwania różnych miejsc. Dobra, co tu mamy na... Pewnie jakieś materiały już są, świetnie. A, tutaj po prostu weź wszystko, tak zrobimy. Okej. Okay. Dobra, ty sobie przeszukujesz już tutaj kolejne skupisko złomu. Przydałaby mi się łopata, no może i by przydała, ale na razie no skąd bym ci miałem wziąć. Dobra, każdy powinien od razu się zacząć zajmować szukaniem tutaj wszystkiego, co jest na razie dostępne w obrębie naszego domu. Bo na razie tylko na takie miejsca możemy liczyć, w których możemy coś znaleźć. To co będzie dalej, dowiemy się później. Na razie, mówię, kluczem jest wyzbierać wszystko, co się da z tego miejsca, w którym się znaleźliśmy. Dobra, Marco tutaj stara się przeszukać ten złom, trochę mu to zajmuje. Dobra. Zobaczmy sobie w warsztacie, co może Paweł zrobić. Możliwe, że coś jest, będzie odblokowane. Więc już się tam udaje. Mamy możliwość zrobienia krzesła, radia. Wydaje mi się, że może by się przydało łóżko. Ale to dobra, zaraz. Tutaj przeszukuj cały czas, nie odpuszczaj. Tutaj też przeszukują. Przemyślenia tu mam, tak? Nasze schronienie to przygnębiająco szpetna ruina. Musimy coś z tym zrobić. Mam tylko jedno krzesło, brakuje nam łóżek. Musimy spać na podłodze. Czyli, tak jak mówię, to jednak te łóżka by się im przydały. Dobra, co znalazłeś? Chyba nie za bardzo. Jeżeli chodzi o łupy, co? Dobra, tu masz kolejną stertę. Tutaj jak nasz towarzysz, jak sobie radzi? No jakoś... Dobra, co jest u Pawła?
No po prostu sobie tutaj stoi, przy tym, tak? Co na radio jest potrzebne? Na łóżko? 7 na 10 tego, 6 na 10. Dobra, wytwórzmy może sobie te radio, żeby jednak mieć kontakt jakikolwiek ze światem. Według mnie to podstawa. Dobra. Co u Bruno? No nie, mów, że nie znalazłeś nic. Dobra, może uda ci się otworzyć też drzwi jednak, co? Dobra, powinieneś dać radę, co nie? Poszło. Dobra, drzwi nie sprawiły już samego w sobie problemu, same w sobie. Tu coś znajdziemy? Pewnie, że znajdziemy. A co tu mamy? Biżuteria, nieco biżuteria przyda się na handel. Nie wiem, jak ona ma teraz wartość biżuteria w trakcie wojny. Szczerze mówiąc, według mnie powinno mieć to wartość praktycznie śmieciową albo sentymentalną. Potrzebuję sprzętu, aby to otworzyć. Racja, racja. Ale no skąd my tu sprzęt ci wytrzaśniemy teraz? Dobra, tutaj jak wykopiesz to, to będziesz mógł się dostać na ten tutaj domek na drzewie. A tutaj zobaczymy może, co możemy z radiem zrobić. Przywódca rebeliantów polecił nam ostrzec naszych skłaczy, żeby nie przekraczali linii frontu. Pogwałcenie tego nakazu może być brzemienne w skutkach. Dobra, coś jeszcze wiemy? Można... Aha, na różne linie można nas spróbować nastroić. Pomimo desperackich kontrataków rebeliantów mających na celu przełamanie oblężenia, Pogorem wciąż pozostaje odcięty od świata. Siły rządowe nie zezwalają na dostarczenie jakiejkolwiek pomocy humanitarnej do miasta, argumentując, że trafiłby ona w ręce rebeliantów. W najbliższych dniach będzie ciepło i bezchmurnie, wymarzona pogoda na spacer w parku. Jasne, w parku. Z bombami na lewo i prawo. A raczej w wyrwach po bombach. W najbliższych dniach to to samo. A tu coś... O, tu coś może łapie. Niestety nic już za bardzo. Dobra, kilka drobnych informacji, ale myślę, że na razie nawet te drobne informacje stają się kluczowe. No dobra, tutaj... Bruno nie dostanie się, jak można zauważyć przez tą kłódkę. Ale na dół powinien bez trudu, chyba. Dobra. Zobaczmy sobie tutaj Marko. Niech przeszuka tą stertę złomu, czy tam co jest. O, mamy sporo fajnych rzeczy. I tu jeszcze na górze jest jakaś... mebel jakiś. Zobaczymy, czy tam coś sensownego będzie. No, takie okej rzeczy. Chyba jest tu całkiem bezpiecznie. No może jest, ale... Czy warto tutaj się... rozglądać za tym, to... Dobra, tutaj łatwo udało mu się wskoczyć. No, tu sobie przeszukamy wszystko. O, fajne rzeczy też. Jak najbardziej. Dobra, i zobaczymy, czy można teraz od wewnętrznej strony otworzyć te drzwi. Może by się udało. A nie, nie da się. No cóż. Dobra. Co u Paweł? Paweł tu sobie stoi na dole. Marko, tu chyba zaraz będzie noc się zbliża, tak? Tutaj ten czarny pasek to chyba załadowanie nocy. Załadowanie nocy, w sensie... ile zostało do nocy? Dobra, tu mamy jakąś stertę znowu, a tam szafę z... w której też może coś ciekawego będzie.
tutaj. Paweł nic nie robi. A właśnie, już się zapada noc, czyli będzie trzeba teraz zaplanować ją. Bruno, dobry kucharz, szukaj zasobów, czuwaj, śpi. A to może niech on czuwa. Marko, niech szuka zasobów, a Paweł, niech on się prześpi. Tak zrobimy. Dobra. Tutaj trzeba mu troszeczkę dać przedmiotów, tak? Dajmy mu dwie butelki wody. Nie wiem, drewno, czy mu się przyda. Drobiazgi. No, niech będą. Wytrych. Dobra. Okej. Dostałem się gdzieś do jakiegoś miejsca. Cześć, ja tutaj na dół zszedłem. Halo, halo, poczekaj, bo na górze coś było. Okej, okay, co tu mamy? Drobiazgi. Więcej drobiazgów, deski. Okej, okay. Znajdziemy sobie na dół. Kolejne do przeszukania. Co mamy? Drewno, drobiazgi, snów. I właśnie tutaj, co jest piwnica, która się łączy z tym mieszkaniem? A, łączy się. Aha, tak. Dobra, ale tutaj, zanim wejdę do domu, no to chyba nie naruszam za bardzo jakoś ich mienia. Znaczy naruszam czy nie naruszam? Oczywiście, że naruszam, ale może nie w taki zły sposób. Dobra, wchodzimy. No ktoś tutaj stara się schować tak jakby... Chciał się ukryć. Aha, jakby mnie od drugiej strony odciął. To będzie już lipa totalnie. Nie wiem, czy tak może zrobić, bo mówię no... O, elementy broni. To trzeba wziąć. Tu co mamy? Dobry sekret? Skręt. Sekret. Boże, co ja czytam. Się czytać bym nauczył. Tutaj deski, no takie rzeczy, no, bo nic nie ma. Dobra, ale gdzie jest ten facet, który tu tuptał? Może tu nikogo nie ma, nie wiem. Dobra, ten gościu jest na zewnątrz, trzeba się dostać do lodówki. I wydaje mi się, że jak mi się uda, to znajdę dużo fajnych rzeczy. Dobra. Co się da, trzeba wziąć. I uciekać stąd, uciekać do dołu szybko. Dobra. On jest już w środku. Dobra, do góry i spieszamy. Auf Wiedersehen. Marko wrócił. Dzień drugi. Dziś nocy mi się poszczęściło, spójrzcie tylko co tu mam. Jasne, że się poszczęściło. Wydaje mi się, że naprawdę sensowne przedmioty. Trzeba mu dać jakieś lekarstw. No, dobrze było, ale no nie mam właśnie z czego mu wytrzasnąć.
ale cóż, myślę, że ten pierwszy odcinek sobie skończymy tutaj na dniu drugim. To taka mała zapowiedź, taki mały smaczek, taki zagryzek, zakąska przed gierką, którą będziemy sobie, wiadomo, jeszcze poznać w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że taka fajna odmiana od gatunkowa, jeżeli chodzi o gry, jakie ogólnie nagrywałem na kanale. I że będzie wam się podobać. Mówię, postaram się wczuć w klimat jak najlepiej mogę, tak żeby to się jak najfajniej oglądało. W taki, że tak powiem, kinowy sposób. Więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!